Cześć, witajcie z tej strony Brooule, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls, kontynuujemy, moi mili państwo, i na początku tego odcinka zabijemy pewnego jegomościa, który jest bardzo twardy i korzysta ze smoczego Semba. Jak widzicie, tutaj była próba zabicia go, niestety nieskuteczna, ale czytałem o sposobie i naprawdę jest bardzo fajny sposób na to, żeby go ubić, który właśnie wam demonstruję. Po prostu musicie go zwabić i pozwolić mu zeskoczyć na dół. Przy jego ataku musicie szybko zejść na dół po prostu. I lecimy na dół. I tak musicie go atakować. To jest doskonały sposób. Oczywiście trochę to potrwa, ale jak najbardziej warto. Dobra. Ho! Dobra, świetnie. Oczywiście jak mamy mało życia, to musimy szybko wypić butelkę, jedną miksturę. Dobra, kolejna próba. Pięknie, pijemy. O, dobrze, że mnie od razu nie zaatakował, bo byłaby po mnie. O, wow, mało brakowało. Okej, atakuj, malutki. No i właśnie to jest najlepszy sposób na zabicie go. Niby możecie go też, wiecie, biegać wokół niego i atakować go w plecki, ale ja wybrałem jednak ten sposób. Tylko ciekawe, ile razy będę musiał zejść na dół. O kurde, mało brakowało teraz. To naprawdę było bardzo, bardzo ryzykowne. No cholera, dalej, gin w końcu. Okej. On na mnie spadł. Chyba dlatego obrażeń nie dostał. Chociaż nie wiem. No. Chodź. O! No i umarł. I udało się. I właśnie to jest doskonały sposób na zabicie tego drania. Jak widzicie, za drugim razem się udało. Pierścień Havela, super, co on daje? Zwiększa maksymalną wagę wyposażenia, o jak fajnie. Dobra. Także możemy ubrać ten cały złom, który mieliśmy. Za mało sił, a to już wiemy. Tutaj tarcza. Pyk. Zbroja pustego wojownika, dobra, zmienimy na podartą materiałową szatę. Nie wiem, czy jest lepsza, ale lepiej wygląda. No i tyle. Tym oto właśnie sposobem zabiliśmy Havela. Gdzie my tutaj biegniemy? Aha, dobra, kojarzę to miejsce do rzeczy Darkroot. My na razie tutaj nie chcemy iść. Tu pójdziemy sobie w późniejszym etapie gry. My póki co idziemy zwiedzić dalszą część lokacji. Zaraz wam pokażę gdzie. Nie pamiętam, jak się tamta miejscówka nazywała, ale mieliśmy do czynienia tam z gargulcami, o ile dobrze pamiętam. Tylko jak się teraz to tutaj szło? Czekajcie, na górę. Teraz powiem wam szczerze, że zapomniałem. Na górę wejść nie możemy. Dobra, już wiem gdzie. Już wiem gdzie. Te przejście było tam blisko tego miejsca, gdzie waliłem z łuku do ogona, tego smoka. Tamtędy powinniśmy przejść. Przydałoby się ognisko, rozdałbym sobie punkty, no ale pewnie i tak jakimś cudem stracę te dusze, które mam. Jak zawsze zresztą. Nie, poczekajcie, jak ja poszedłem? Nie, no dobrze poszedłem. Ja się uleczę, dlatego że ten smoczuś może mnie tutaj zaatakować swoim ogniem. Lecimy. Oczywiście na tego smoka też jest fajna metoda, żeby go zabić, ale to może innym razem wam pokażę. Dobra. I nas interesuje to przejście właśnie. Tutaj powinien być kolejny. Albo i nie. Broń zagrożona. Dlaczego? Aha! Ona jest zepsuta! A ja zapomniałem, że w tej grze może broń się niszczyć. Czajcie to? Czajcie to? Zapomniałem, że tutaj broń się niszczy w tej grze. Lol. Mam nadzieję, że mi się kompletnie nie zniszczy, bo będzie naprawdę kiepsko. Czekajcie. Topór wojenny. No niby ta broń jest oczywiście gorsza. Dużo gorsza od tego smoczego miecza. Ale kurde, boję się, że mi się zniszczy kompletnie i nie będę mógł tego naprawić w ogóle. A tego nie chcemy. Ała, ty szczury głupie. O rany. Won. Ale mnie zatruł. Kurde, mam nadzieję, że w ogóle przeżyję to zatrucie. O cholera. Może być ciężko, powiem szczerze. I 4000 dusz pójdzie się jebać przez moją głupotę, że nie naprawiłem miecza. No nie ma szans, kurde, żeby się przed tym uchronić. Chyba że ognisko znajdę, ale wątpię. Nie ma szans, żeby się przed tym uchronić, no cholera jasna. No nic, będziemy musieli zginąć. Dobra, wiecie co, spotkamy się, kiedy będę tutaj już na miejscu, bo naprawdę to jest pewne, że zginę, także ZW. Parafia Nieumarłych, tam widzę... Kolejny nieumarły... Aha, dobra, coś mi tutaj świta. Coś mi tutaj zaczęło świtać. Tamten dzik, czy nie wiem co to jest, to nas zszarżuje, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, także na razie to olejemy. Zobaczymy, co jest na górze. Chyba kojarzę, to był chyba ten jeden kolejny czarny strażnik. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić, który korzysta z miecza dwuręcznego, także może być teraz epicka bitwa. Tak jest, o tym mówiłem. Kurde, zauważył mnie już. Ale mi wydupił! Kurde, bije! Skubany. Won! Kurde, widzę, że ta walka może być dosyć... Nie może być... Nie będzie taka prosta wcale, jak myślałem. No, chodź koleżko. Wow. Tu się uleczę. Kurde mać. Znowu mnie trafił. O! No kurwa mać. Akurat musiał trafić. O Boże. Kiepskie to było. Ale... No najlepiej będzie go zaatakować właśnie, zabić go tym spelem. Także widzimy się za chwilkę, kiedy będę przy nim. Okej, witajcie z powrotem. Postanowiłem, że tym razem postaram się go zabić za pomocą mojego smoczego miecza. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Po prostu będę starał się go wejść mu za plecy i go po prostu zaatakować, z tego względu, że obrażenia będą dzięki temu troszeczkę większe. On już mnie zauważył. Znaczy usłyszał mnie. Chyba. Dobra. Walczymy. Ajajajaj. Te jego ciosy są bardzo bolesne. Wow. Kolego, spokojnie. spadł na dół, idiota. A gdyby tak... Kurwa! Co ja zrobiłem? Ja myślę, że ja to zginę. Kurde! Umrzej. Wow. Dobra, to nam nie pykło. Także lecimy do podejścia numer... Okej, kochani, próbujemy podejście numer 3. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. A już nawet nie będę szedł tak po cichu, dlatego że on i tak mnie zauważy. Nie wiedząc jakim cudem. Chodź tutaj. Dobra, o to chodziło. Wypiję jeszcze miksturę sobie. O! I tym sposobem właśnie go zabijemy. Kurde. Dobra. Easy. Łatwizna. No. Wow. No i pięknie, udało się. O, grudka granitu. Niestety zabiliśmy dwóch rycerzy i jeszcze ani razu nie wypadł nam, nie wypadła nam jego broń. Co prawda nie przydałaby mi się. Z tego względu, że one są zbyt ciężkie i bardziej potrzebna jest siła do tego typu broni. A ja idę pod zrękę, więc jakoś mi nie zależy na tych broniach, powiem wam szczerze. Kurde, okazało się, że ten rycerz był bardzo prosty, a umarłem 2 razy. Ale wstyd. Dobra, pięknie. No i tak. Mamy tutaj tego cholernego dzika. Czy ja go jakoś tutaj... Dobra, zobaczymy, jakoś tutaj przejdę chyba. No i chyba uda się go zablokować. No. No. Chyba nie jest mną zainteresowany, więc wiecie co? Pierdzielnę mu chyba z łuku. Może wtedy... Patrz, jaki skitrany był ten zombiaczek tutaj, kurde. Był po prawej stronie, ja bym go nie zauważył, gdybym szedł prosto. Dobra. A na górze chyba jeszcze jakiegoś łucznika mamy. Na tym moście. Okej, nawet 2 kuszników mamy, więc wiecie co? Ja zrobię coś takiego, że wyciągnę sobie krótki łuk. Okej. I postaram się go zabić za pomocą łuku. I tyle. Tak. Tak. Po prostu chcę go zwabić tutaj i tyle. Dobra, dostał. Hello. Czy mnie tutaj stąd trafi? Wow! To było... niezamierzane, ale wyszło. To jest najważniejsze. Dobra, na górze mamy jeszcze 2 kuszników, którymi na razie nie zawracamy sobie głowy. Najpierw zabierzemy te wszystkie znajdźki tutaj. O! Nie. Target, głupie. O! Zeszli na dół, jak miło. Cześć panowie. Okej, pięknie. Jeszcze jeden. Teraz tak, tą bramę na pewno się jakoś otwierało. Na górze mamy... dobre pytanie. Dobre pytanie, bo powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Więc tak, mamy zejście na dół. Tutaj. Jeszcze mieliśmy wejście na górę. To jest chyba ta główna ścieżka, którą musimy iść. Ale sprawdzimy jeszcze, co jest na górze. Dlatego, że na górze pewnie będziemy mogli wejść na ten most i tam jest ta kolejna znajdźka. Pewnie wejście na górę zaprowadzi nas do tej znajdźki tylko. Tutaj nic. Tylko nie czaję, o co chodziło, że broń jest zagrożona. Czy ona jest po prostu zniszczona, czy co? Kurde, ponętna czaszka. Dlaczego? Czekajcie. Ja muszę to obczaić. Perzet 616 na energia 97, udźwig. O co tutaj kuźwa chodzi? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Dobra, później się o tym dowiem. Dlatego, że teraz nie chcę tracić na to czasu zbytnio. Ruszamy dalej. Do kolejnego ogniska, mam nadzieję, że do niego dotrę. A powinien być gdzieś niedaleko. Tutaj te zwykłe... O! Te zombiaczki powinny paść na hita, dokładnie tak. To są bardzo proste istoty, jakoś nie mają super wielkich obrażeń na szczęście. Dobra. Tutaj widzę, mamy kolejną znajdźkę, bardzo sprytnie ukrytą. Kurde, tylko jak ja bym do niej mógł wejść? Zaraz się przekonamy, zaraz pokombinujemy. Tylko zabiję tego... O! Cholera, ale mnie zszarżował. Dobranoc. Tajemniczy klucz. Dobra, tutaj mamy pewnie... To jest pewnie przedmiot fabularny, który otwiera jakąś główną bramę. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra. I tak, tutaj mamy tą cholerną znajdźkę. O. Będę musiał, kurde, po tej belce jakoś przejść. O, powiem wam szczerze, że na padzie nie jest to wcale takie proste, wiecie? Powiem wam, że na padzie nie jest to wcale takie proste, ale spróbujemy. Uwaga. O. Świetnie. Duża dusza z zaginionego nieumarłego. Pięknie. Jakoś się uda. Dobra, na szczęście nie zabrałem sobie zbyt dużej ilości życia tym skokiem. Kurczę, mam te 3700 punktów dusz, także fajnie by było tego nie stracić, tylko rozdać sobie jakieś punkty. Kurde, mgła zwiastuje bossa albo... Teraz nie wiem, kuźwa. Cholera jasna, boję się, powiem wam szczerze, że... A nie pamiętam, co tam jest, dobra. Ryzyk. Dobra, na szczęście żadnego bossa nie ma. Także zajebioza. Bo już się bałem. Tutaj pamiętam, byli srebrni rycerze, z tego co pamiętam. Na tym moście. Chyba, czekajcie. Nie. Myślałem. Ale pamiętam, że gdzieś tutaj na 100% było gdzieś ognisko. Cholera jasna, nie pamiętam, w którym miejscu. Dobra. I właściwie nie wiem, czy wybrałem dobrą drogę do exploringu. Czekajcie, czy to jest ta sama... Coś mnie jeszcze goni, cholera jasna. Dobra, chrzanić to. Wejdę tamtą stronę, dlatego że tam był typek odwrócony do nas plecami. Co za tym idzie? Być może uda mu się zadać jakieś obrażenia. Proszę, nie odwracaj się, tylko... Nie! Oj. Pięknie. Czyli tutaj generalnie tylko mieliśmy, jak widzicie, jak widzicie, jakąś znajdźkę, a w tej tą znajdźką jest rycerska tarcza, która jest lepsza, dlatego sobie ją wezmę. Wygląda naprawdę fajnie. Tylko i tak z tej tarczy nie korzystamy, więc kuźwa, nie wiem po co ja się tak jaram tym. Znaczy, będę na pewno korzystał z tarczy, kiedy będę miał jakąś lepszą broń jednoręczną pod zrękę. A tą bronią będzie Uchigetana. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. O, kolejny. A, tu jeszcze jeden. Dwóch na jednego. Wiecie co? Spróbuję mu pieprznąć tym. Wow, prawie go na hita miałem. Lol. Kurde, ten spell jest naprawdę kozacki. O, czekajcie. Kurde, niby te 4000 to nie jest dużo tych dusz. Ale kurde, boję się, że to stracę, wiecie? Tak czy siak. Dlatego muszę uważać, żeby czegoś nie odpierniczyć tutaj. Jakieś głupoty. A tutaj na dole co mamy? Kurde, kolejny rycerz do mnie biegnie. Kurde, boję się, że mnie trafi. I nie wiem, jakie jego są obrażenia, dlatego wolę nie ryzykować. Pieprzę go po prostu tym spelem. Wow. Nie, nie leczymy się. Halabarda, świetnie. I tak z niej nie skorzystam, a na dole mamy... Tak, tą bramę możemy, jak widzicie, otworzyć. Tylko właściwie po jakiego grzyba to będziemy otwierać. Klucz do piwnicy. Dobra, tak czy siak ja ją otworzę. Nie wiem, czy to w ogóle coś wniesie do tego. Chyba nie. Ale... Dobra, teraz tak, szukam tego cholernego ogniska, nie pamiętam... Wiem, że jesteśmy blisko, na 100% jesteśmy blisko. Cholera jasna! Ale się skampił. Kurde, nie chciałbym teraz tego przegrać, wiecie? Nie chciałbym teraz paść, kiedy jestem już tak daleko. Gin. Tam w oddali widzę kolejnego wojownika, tylko kurde, nie wiem jak mocny on jest. Trochę się go obawiam, powiem szczerze. O. No chodź. Chyba jakiś kryt wszedł. Dobra. Kurde, nie wiem, czy ja chcę go atakować, wiecie? Dlatego, że też nie wiem, jaki on jest mocny, cholera jasna. Wow. Skąd to? Kurde. Wiecie co? Nie. Nie tak. Mimo wszystko spróbuję go zaatakować. Spróbuję go tutaj zwabić po prostu. Nie. Cholera, coś czuję, że ta walka będzie skończona dla mnie. Chociaż może nie. Ła. Trochę mnie pieprznął. Uleczę się szybko. Nie! Powoli. Nie ma sensu szarżować. Ej, on się uleczył. Masz. Dobra, udało się, słuchajcie. 800 dusz. Odłamek tytanitu. Proszę, niech gdzieś tutaj te ognisko będzie, bo zaraz nie wyrobię. Tych czarodziei, którzy napieprzali do nas tych speli, mieliśmy chyba nad nami teraz. Tylko szybko wezmę tą znajdźkę tylko, którą tutaj mamy. Dusza strażnika ognia, o, czyli będziemy mogli ulepszyć sobie teraz no, mówcie. Butelkę Estusa. Właśnie. Tak, biegnę z nadzieją, że to ognisko znajdę. LOL. Ała! Kurde mać. Auć. Kurde! No nie wierzę, że umarłem, ja pierdolę. Kurwa, gdzie było to ognisko cholerne, bo zaraz nie wytrzymię. Ach, widzimy się za chwilę. Dobra, witajcie z powrotem. Słuchajcie, już wiem gdzie znaleźć ognisko, słuchajcie. No i mogłem od razu udać się tam, kiedy miałem te 7000 dusz. A ognisko mamy tutaj na wprost. Tam jest też pewien kowal. Dobra, już nawet nikogo nie atakuję, bo po prostu boję się, że zginę, także lepiej nie ryzykować. Idziemy przed siebie, nie atakujemy nikogo, zapisujemy grę i kończymy, bo naprawdę dzisiaj troszeczkę się miałem okazję podenerwować, nazwijmy to. Tak jak już słyszycie, bicie w kowadło, kucie miecza, a to jest ognisko. Także moi mili państwo, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, komentujcie, a my się widzimy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!